Witam dzisiaj z rajskiej wyspy Kauai na Hawajach. Dziś Ci powiem o marzeniach, o naszych dziecięcych marzeniach, dlaczego warto jest mieć marzenia, dlaczego powinieneś mieć marzenia i dlaczego nie powinieneś pozwolić, żeby inni odwodzili Cię od tych marzeń, wyśmiewali się z Twoich marzeń i tak dalej, i tak dalej. Do zobaczenia w następnej części. Zostań ze mną do końca. Na końcu będzie konkurs i coś do wygrania. Marzenia. Opowiem Ci dwie historie. Jedna historia miliardera Larsa Windhorsta, fascynującego faceta. W tej chwili chyba Lars ma 42 lata. Zaprosił mnie do Londynu teraz znowu na celebrację jego osiągnięć w jego firmie Sapinda. Byłem u niego też na jachcie i tak dalej. Lars jest chyba jednym z najbardziej odważnych ludzi, jakich znam w biznesie, najbardziej odważnych i takich najbardziej przebojowych, z wielkimi marzeniami, z wielką odwagą też, no i oczywiście z zapałem i przedsiębiorczością potrzebną też do realizowania tych marzeń. I Lars już w dzieciństwie, w przedszkolu praktycznie, jak dzieci malowały świat, miały coś tam namalować, namalowały świat, kwiatki, drzewka, mamę, tatę, samochód, to Lars malował kontenery, takie statki kontenerowce z napisem Windhorst Container Lines albo wieżowce z napisem Windhorst Tower. I po prostu już w dzieciństwie marzył o wielkim biznesie. Tak, o robieniu wielkich rzeczy w biznesie i rzeczywiście, wówczas tam wyśmiewano się z niego, tudzież dziwiono się, dlaczego dziecko zamiast rysować kwiatki, drzewka, mamę, tatę, to rysuje kontenerowce, czy rysuje jakieś fabryki i wieżowce, tak, i jeszcze do tego nazywane swoim imieniem, tak. Ale właśnie Lars taki był ambitny od dzieciństwa i to właśnie chciał osiągnąć. I rzeczywiście teraz, z tego co wiem, jego firma inwestycyjna zawiaduje jakimiś 5 miliardami dolarów i on inwestuje w energię. I jednym z takich projektów, które później w wieku 18 lat realizował, niestety niezakończonych sukcesem, to jest właśnie Windhorst Tower w Ho Chi Minh City, czyli w Saigonie, w stolicy Wietnamu. Czyli po prostu te jego marzenia z dzieciństwa, trzeba powiedzieć, że rodzice wspierali go w tych marzeniach, częściowo, ale jak chciał zrezygnować ze szkoły, żeby robić biznes, to mama jako nauczycielka nie chciała na to pozwolić. Zaprowadziła go do dyrektorki i chciała powiedzieć dyrektorce, bo oczywiście on chciał chyba w wieku 16-17 lat zrezygnować ze szkoły, a w Niemczech jest obowiązek szkolny do 18 lat. I chciała powiedzieć dyrektorce, żeby mu przetłumaczyła do rozumu, żeby skończył szkołę i żeby nie zaczynał biznesu za wcześnie, że on jest za młody i tak dalej, ale dyrektorka powiedziała, nie ma co. On rzeczywiście nie może się skoncentrować na lekcjach i o niczym innym nie mówi, tylko o biznesie i nie ma sensu go zmuszać. Niech spróbuje. Jeśli nie, to najwyżej wróci i dokończy te 2 lata. Ale on już nigdy nie wrócił. To jest facet, który nie ma matury, a który jest miliarderem. Możecie sobie coś takiego wyobrazić. W każdym razie jego marzenia z dzieciństwa właśnie się w pewien sposób
ziściły, tudzież stały się rzeczywistością. I ja pamiętam, że ja też stosunkowo, może nie z dzieciństwa, ale z młodości wczesnej, będąc chyba jeszcze w podstawówce, a to były lata 80., lata 90., tak? 90. to już byłem w liceum, powiedzmy, no lata 80. ja marzyłem o tym, żeby studiować w Stanach Zjednoczonych. I pamiętam, że też gdzieś trochę, no bo wówczas Polska nawet była komunistyczna, była zamknięta, mało kto w ogóle mógł wyjeżdżać gdziekolwiek, więc to było dosyć nierealistyczne. Ja chciałem po prostu w Stanach studiować i pamiętam, że chyba w 97, tak, 90, jakieś 20 lat temu, rzeczywiście pojechałem na wymianę do Stanów i studiowałem w Stanach. I jak mama powiedziała to w rodzinie, chyba wujkowi powiedziała to, to ten skwitował to czymś takim, że tak, jedzie do Stanów studiować, do Honolulu jedzie studiować. No i tak, dlatego właśnie opowiadam wam to tutaj z Hawajów, bo ja nie tylko studiowałem później właśnie w Stanach, ale też w przerwie wielkanocnej, tudzież wiosennej, pojechałem właśnie, czy poleciałem na Hawaje, do Oahu i właśnie no, stolicą Hawajów jest Honolulu. Czyli tutaj jestem 20, teraz 20 lat później, ale teraz mi się ta historia przypomniała i ją właśnie wam chciałem opowiedzieć. I pojechałem właśnie na te Hawaje i pamiętając to, że właśnie wujek wtedy powiedział, tak, jedzie, po prostu nie wierzył, zresztą ja też przez długie tam lata mi ludzie jakby no, się wyśmiewali z tego, że tam marzył indyk o niedzieli i tak dalej. I pamiętając o tym, że właśnie wujek powiedział, że tak, jedzie do Stanów, do Honolulu jedzie, czyli jakby podważając nie wiem, rzeczywistość tego, czy prawdziwość tego, pamiętam, że właśnie z Honolulu wysłałem mu widokówkę, co było wówczas jakąś, nie wiem, tak zadośćuczynieniem czy satysfakcją dla mnie, że no ja rzeczywiście akurat pojechałem do Honolulu, chociaż akurat tego nie planowałem, czy o tym nie marzyłem, ale właśnie, żeby uzmysłowić mu, że to, co on uważa za fantastyczne, niemożliwe, to może zostać zrealizowane, czy to można osiągnąć. W dzisiejszych czasach studiowanie w Stanach nie jest już takim wielkim problemem czy rzeczą. Polska jest otwarta i tak dalej, więc wasze marzenia mogą być jeszcze dużo, dużo większe. I zachęcam was, żebyście mieli marzenia, żebyście pielęgnowali swoje marzenia z dzieciństwa, żebyście nie dawali innym ludziom odwieść się od tych marzeń, nie dawali jakby im wyśmiewać się z waszych marzeń albo je w jakiś sposób dewaluować, tylko dążcie do tych marzeń, bo naprawdę jest bardzo dużo możliwe, bardzo dużo można osiągnąć, a szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie Polska nie jest zamkniętym krajem, gdzie praktycznie macie takie same szanse jak każdy inny obywatel na świecie, być może nawet dużo większe szanse niż większość, prawdopodobnie dużo większe szanse na zrealizowanie swoich marzeń niż większość ludzi na świecie. Tak, także z tym pozytywnym akcentem chciałbym was zostawić, pokazać wam trochę tutaj plaży. Za mną Hanalei Bay widać. Szkoda, że te góry tutaj są za mną zachmurzone, ale nie ma się co dziwić, bo też w tamtych górach właśnie to jest, znajduje się jedno z naj... się nazywa Hai Wai Wai, czy coś takiego ta góra. I to jest jedno z najbardziej wilgotnych miejsc na Ziemi. Także tam to zwykle jest zachmurzone, bo po prostu tam no, bardzo dużo deszczu pada. Tutaj właśnie w tym Hanalei, za mną, co widać tą zatokę, to w kwietniu raz w jeden dzień spadło 50 cali deszczu na... czyli to jest ile? 50 cali to jest jakieś 125 cm w ciągu jednej doby. W ciągu jednej doby 125 cm deszczu spadło. To jest tyle, co przeciętnie chyba w Polsce w ciągu 2 lat spada. To tutaj w ciągu jednej doby spadło, tam podczas tego zalało całe tam domy, zmyło i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo dużo tam się w ciągu tego chwili. Oczywiście to był jakby największy rekord
rekord opadów w historii w ogóle Ameryki, no bo Hawaje należą do Ameryki, ale takie rzeczy też się zdarzają. A w tych górach właśnie tam praktycznie codziennie pada. Przepiękne góry, oczywiście dżungla i tak dalej. Las tropikalny, właśnie też dlatego, że jest tak wilgotnie. Jeśli ten film Ci się podobał, to daj mi łapkę w górę, zasubskrybuj tutaj pod spodem i oczywiście naciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapiać moich innych filmów. Ja tutaj mówię dużo, jak osiągnąć rzeczy niemożliwe, jak robić rzeczy wielkie. Analizuję myślenie miliarderów, najbogatszych ludzi tego świata, najlepszych przedsiębiorców na świecie. Mówię też o kryptowalutach, o moich inwestycjach w kryptowaluty. Jak wiecie, zarobiłem na tym spore pieniądze. Także zapraszam do oglądania, zapraszam też do komentarzy, co myślicie na ten temat, o którym mówiłem, jakie jest Twoje wielkie marzenie, które pielęgnujesz od dzieciństwa, o czym marzysz, jaki był, czy jaki jest stosunek innych do tego, co mówią na ten temat i co Ty robisz, żeby z jednej strony nie dać się uziemić przez tych ludzi, a z drugiej strony, żeby zrealizować właśnie te marzenia. Także zapraszam do komentarzy, zapraszam też do dzielenia się tym wideo, do udostępniania. Udostępnijcie je bliskim, znajomym, podziękują Wam za to. I to ma też związek z konkursem. Udostępnijcie to na Waszych mediach społecznościowych z hashtagiem indywidualista, czyli hash indywidualista i z jakimś komentarzem do tego wideo albo z cytatem z tego wideo. I wśród najlepszych udostępnień wybiorę jedno, najbardziej może kreatywne, najbardziej efektywne
i zwycięzca dostanie egzemplarz książki, którą opublikowałem z Brianem Tracy, najlepszym trenerem biznesu na świecie. Książka się nazywa Ready, Set, Go. Sprezentuję wydanie specjalne, tak to wygląda, z moim osobistym podpisem i dedykacją. Także zapraszam do konkursu. Jeśli ten film Ci się podobał, to z pewnością spodobają Ci się inne moje filmy. Zapraszam do ich oglądania. To tyle na dziś z Hawajów. Życzę Ci fantastycznego dnia. Zróbmy dziś coś niezwykłego.